Dzisiaj o stanie wojennym. Dzisiaj w 80. rocznicę pacyfikacji kopalni Manifest Lipcowy, w przeddzień pacyfikacji kopalni Wujek i... 40, tak. I dwa dni po 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego będziemy rozmawiali właśnie o stanie wojennym. Są z nami dzisiaj dr Grzegorz Majchrzak. Dzień dobry Państwu. Pracownik centrali IPN, pracownik Biura Badań Historycznych, badacz dziejów Solidarności, działań operacyjnych wobec Niezależnego Związku, ale zajmujący się tak naprawdę bardzo szeroką problematyką, piszący także o środowiskach twórczych, dziennikarskich, o sporcie w PRL-u i o dziejach aparatu represji w tej wczesnej Polsce Ludowej, czyli jeszcze przed Odwilżowej. Jest z nami dr Tadeusz Ruzikowski, pracownik oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, specjalizujący się w historii społeczno-politycznej PRL-u ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy oraz Mazowsza. A online z Łodzi łączy się z nami dr Sebastian Pilarski, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, właśnie badacz dziejów opozycji i oporu w latach 80., szczególnie dużo publikujący na temat represji i działań operacyjnych wobec ludzi Solidarności na ziemi łódzkiej. Szanowni Państwo, będziemy rozmawiali o stanie wojennym, bo w grudniu tego roku w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego chyba o niczym innym w tym cyklu dyskusji rozmawiać po prostu nie można. I zacząłbym od doktora Sebastiana Pilarskiego. Leonid Breżniew jesienią 80. roku mówił, co się tyczy Jaruzelskiego, to jest to oczywiście człowiek pewny. Dyskusji dotyczącej stanu wojennego chyba nie da się nie zacząć właśnie od postaci Wojciecha Jaruzelskiego. Stąd pytanie do pana doktora, kim Wojciech Jaruzelski był i jaką drogę przebył, by zyskać tak duże zaufanie Kremla, że w 81. roku to właśnie w jego ręce powierzono ster władzy w PRL-u i to on miał spacyfikować Solidarność w PRL-u. Ta droga rzeczywiście była bardzo długa, biorąc pod uwagę korzenie rodzinne generała Wojciecha Jaruzelskiego. Nie jest wielką tajemnicą, nie są początki jego biografii. Młodość, czyli jest absolwentem, był absolwentem Szkoły Ojców Marianów na Bielanach, więc to pokazuje, jak daleką drogę on przeszedł. W okresie młodości był bardzo zaangażowany w życie społeczne szkoły, między innymi współredagował szkolną gazetkę, w której w ostry sposób wypowiadał się chociażby na temat Związku Sowieckiego. W młodości generał Jaruzelski nie ukrywał też swojej żarliwej religijności, co oczywiście w późniejszych latach jego życia było skrzętnie ukrywane. Wywodził się z ubogiej szlachty, czyli z grupy społecznej, która z ustroju komunistycznego oczywiście nie mogła akceptować, a więc co pokazuje, jak daleko odsunął się od tego, co było, co działo się w jego młodości. Generał Jaruzelski przez lata przedstawiał, budował swój wizerunek jako osoby, która była polskim patriotą, żołnierzem, człowiekiem, który podejmował trudne decyzje, który borykał się z poważnymi dylematami moralnymi. Można powiedzieć, że ten rys jego biografii w zasadzie utrwalił się na dobre w świadomości społecznej. Kluczowym wydaje się, jednym z kluczowych epizodów okresu w jego życiu, to oczywiście deportacja wraz z rodziną na Syberię w czerwcu roku 1941. Jaruzelski opuścił wschodnie województwa Rzeczypospolitej, gdzie prawie wraz z rodziną został rozdzielony od swojego ojca z matką, dotarł w góry, został deportowany w góry Altaju. I tam już mamy kilka, też jeden epizod, który świadczy o tym, że generał bardzo skrzętnie fałszował swoją biografię, mianowicie on ukrywał
fakt, że był zatrudniony między innymi w Rejonowym Związku Spożywców, czyli wykonywał w Związku Sowieckim pracę, która tak naprawdę umożliwiła mu przetrwanie, ponieważ nie groziło mu widmo głodu, które było przyczyną śmierci tysięcy osób deportowanych na Syberię. Okres w Związku Sowieckim to oczywiście moment, kiedy rozpoczyna służbę wojskową w roku 1943. To jest, można powiedzieć, już dla Jaruzelskiego pewnie taki moment formacyjny. On wstępuje do wojska tworzonego pod auspicjami Związku Patriotów Polskich. I od tego w zasadzie momentu jest człowiekiem, który z doktryną komunistyczną, z komunizmem jest związany na dobre. Oczywiście przechodzi szlak bojowy, ale też, co jest istotne, zaangażowany jest między innymi w zwalczanie podziemia niepodległościowego. W okresie, na początku drugiej połowy lat 40., w roku 1946 Jaruzelski zostaje komendantem wojskowym Piotrkowa Trybunalskiego. Tutaj walczy z podziemiem niepodległościowym, zwalcza Polskie Stronnictwo Ludowe. Przez długie lata kreował swój wizerunek jako oficera zwiadu, natomiast zachowane dokumenty wskazują, że między innymi prowadził przesłuchania osób zatrzymanych, uczestniczył w wysiedlaniu ludności ukraińskiej na Lubelszczyźnie, a więc jest kilka epizodów, które były skrzętnie skrywane. Dziś o tym wiemy i to też pozwala nam zrozumieć drogę, jaką Jaruzelski przeszedł w okresie całego swojego życia. Rok 1946 to też jest drugi chyba kluczowy moment w jego biografii, czyli rozpoczęcie współpracy z informacją wojskową. Zostaje pozyskany do współpracy jako informator wolski. Ta współpraca trwała, jak się ocenia, najprawdopodobniej przez 8 lat, do roku 1954. I jeśli prześledzimy karierę wojskową, czyli kolejne awanse, widzimy, że po roku 1946 Jaruzelski błyskawicznie awansuje. Rok 1948 to jest awans na stopień majora. Rok później awans na stopień podpułkownika, tak do roku 1956, kiedy w wieku 33 lat został generałem brygady, więc myślę, że to pokazuje, w jaki sposób ten człowiek wyzyskał to, co współpraca z informacją wojskową mogła mu dać. Nie ukrywał Jaruzelski, czy może wykorzystywał kontakty, jakie miał z oficerami sowieckimi. On między innymi bardzo pozytywnie był oceniany przez generała Stanisława Popławskiego, czyli jednego z popów, którzy w Wojsku Polskim mieli służyć. Popławski rekomendował Jaruzelskiego przed swoim wyjazdem do Związku Sowieckiego jako bardzo zdolnego oficera, na którego należy stawiać, którego kariera powinna w tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim się rozwijać. Mówi się, zachowane są w publikacjach naukowych, odnajdziemy stwierdzenie mówiące o tym, na przykład, że Jaruzelski negatywnie oceniał wyjazd marszałka Rokossowskiego z Polski. A więc to też pokazuje, w jaki sposób on z tą oficerską kadrą sowiecką był związany. Te awanse, o których wcześniej wspomniałem, są o tyle zaskakujące, że Jaruzelski nie był wybitnym oficerem. On na przykład w ogóle nie zajmował się teorią wojskowości, nie publikował na ten temat, natomiast wyraźnie widać, że tutaj jest jakieś inne tło tej jego błyskotliwej kariery. W latach 60. również bardzo chętnie korzystał z kontaktów, które utrzymywał z Mieczysławem Moczarem. Jaruzelski związany był z tym środowiskiem, które odpowiedzialne było za kampanię antysemicką rozpętaną w Polsce w marcu 68 roku. Wcześniej też przeprowadził czystkę w wojsku. Też długo na ten temat się nie mówiło. Dziś wiemy, że nie tylko on aprobował to, co w armii się działo, ale wręcz można powiedzieć, że w tej kampanii, w tej czystce antysemickiej aktywnie uczestniczył.
Rok 68 to jest też rok charakterystyczny w biografii Jaruzelskiego. Zostaje awansowany na generała broni w roku 68. W czerwcu zostaje szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Bardzo negatywnie wypowiadał się na temat praskiej wiosny po interwencji w Czechosłowacji w sierpniu 1968 roku. Mówił w rozmowach z kadrą oficerską, że w Czechosłowacji zostały powstrzymane procesy kontrrewolucji, a więc to wszystko pokazuje, że on w latach 60. już był z systemem komunistycznym, z ideologią komunistyczną związany nierozerwalnie. Był członkiem partii oczywiście, tak, od roku 1947 był członkiem PPR, później PZPR, co też pokazywało, że naturalne było dla niego to, że w państwie komunistycznym kadra oficerska ma jednoznaczne oblicze polityczne. Dla Jaruzelskiego nie było to żadnym problemem. Można powiedzieć, że to była ta druga ścieżka obok współpracy z informacją wojskową, która na pewno ułatwiała mu karierę wojskową i oczywiście polityczną. Rok 1970, kolejne istotne wydarzenia, masakra na wybrzeżu. Wojciech Jaruzelski tutaj nie miał żadnych wątpliwości co do tego, w jaki sposób Wojsko Polskie powinno się zachowywać. On kilkakrotnie w grudniu 70 roku i później po masakrze na Wybrzeżu mówił o tym, że Wojsko Polskie wypełniło postawione zadania. Powiedział wręcz, że żołnierze wykonali swoje obowiązki w sposób należyty. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób komuniści, w jaki sposób przeprowadzona została ta masakra na Wybrzeżu, strzelano do bezbronnych ludzi, są to wypowiedzi naprawdę pokazujące daleko idący cynizm Jaruzelskiego. Obecny był oczywiście na posiedzeniu Biura Politycznego 15 grudnia 1970 roku, gdzie podejmowano decyzję o tym, że zostanie użyta broń wobec ludności na Wybrzeżu, nie protestował, rzecz jasna, byłoby to pewnie sprzeczne z jego naturą, wydał rozkaz tydzień wcześniej, czyli 8 grudnia 70 roku, który mówił o współdziałaniu wojska z aparatem bezpieczeństwa, zwalczaniu wrogich sił, jak mówiono, na Wybrzeżu, wrogiej działalności. W latach 70. ta kariera oczywiście też nabierała przyspieszenia, czy Jaruzelski umacniał swoją pozycję. On między innymi w roku 1974 rozmawiał z Breżniewem, który wyraźnie dał Jaruzelskiemu sygnał, powiedział wprost, że jego kariera jest analizowana w Moskwie, przyglądają się Sowieci temu, w jaki sposób generał funkcjonuje w ramach tak zwanego ludowego wojska. W Moskwie zwracano uwagę, że Jaruzelski, zarówno jak i Kania, są pewnym przeciwieństwem Gierka, który nie ukrywał pewnej fascynacji, może nawet Zachodem. Tutaj u Jaruzelskiego takich tendencji nie dostrzegano, co także dla Moskwy było bez wątpienia plusem w ocenie generała. Na początku lat, pod koniec lat 70. widzimy, że Jaruzelski coraz bardziej obok kariery wojskowej rozwija karierę polityczną. Sowieci pozytywnie ocenili chociażby jego udział w 8. zjeździe partii w lutym 1980 roku. Twierdzono, że tam Jaruzelski pokazał się jako taki wyważony polityk, człowiek, którego horyzonty wykraczają poza horyzonty wojskowego, a więc to bez wątpienia był atut w oczach Moskwy. No co więcej można powiedzieć, no rok 81 w lutym zostaje premierem, stopniowo zaczyna skupiać całą w zasadzie władzę w Polsce w swoich rękach, jest szefem KOK-u, a więc tutaj bezpośrednio ma wpływ na to, w jaki sposób przygotowywany jest stan wojenny. Podpisuje wraz ze Stanisławem Kanią najważniejsze dokumenty, które mają
doprowadzić do wprowadzenia stanu wojennego. No i później już ten okres bezpośrednio przed 13 grudnia, czy okres, kiedy już przesądzona została kwestia wprowadzenia stanu wojennego, to te uporczywe wręcz, można powiedzieć, prośby Jaruzelskiego o wsparcie ze strony Związku Sowieckiego. To są prośby o interwencję, pomimo tego, że wyraźnie otrzymywał sygnały, że Związek Sowiecki w Polsce zbrojnie nie będzie interweniować, chociażby ze względu na konflikt w Afganistanie, który trwał od roku 79, czy takie przeświadczenie Sowietów, że reakcja polskiego społeczeństwa może być jednak inna niż reakcja Czechów i Słowaków na to, co się działo w roku 68 po operacji Dunaj. Myślę, że to takie podstawowe kwestie, bo ja tutaj nie chciałbym wchodzić w jakieś takie dywagacje dotyczące natury, charakteru Wojciecha Jaruzelskiego, chociaż można na pewno stwierdzić, że był człowiekiem, który był koniunkturalistą, dostosowywał się do rzeczywistości, która go otaczała. Wydaje się, że miał pewien kompleks silniejszego. No w życiu politycznym tutaj przejawiało się to uległością wobec Sowietów. Miał wyczucie związane ze zmianami personalnymi. On płynnie w zasadzie przechodził każdy kryzys polityczny w Polsce, czy to był rok 56, czy później 70, zawsze znajdował się po tej stronie, która przy władzy się utrzymywała, no to dla polityka jest cecha cenna, natomiast no, Jaruzelski nie wykorzystywał tego w sposób korzystny oczywiście dla polskiego społeczeństwa. On budował karierę własną i umacniał rządy komunistów. To jest szereg teorii mówiących na temat tego, dlaczego on taką karierę w PRL-u zbudował. No, nie będę tutaj też już wspominał, ta koncepcja matrioszki, tak? Profesor Wiczorkiewicz o tym pisał, że no doszło tutaj do sytuacji znanej z serialu Stawka większa niż życie, tak? Gdzie dwie osoby zostały zamienione i w ten sposób pojawił się człowiek, który występował jako Wojciech Jaruzelski, natomiast tak naprawdę prawdziwym Jaruzelski miał nie być, ale to oczywiście są spekulacje. Także to tyle, jeśli chodzi moim zdaniem o najważniejsze kwestie, które zadecydowały o tym, że zdobył on tak silną pozycję i uznanie Moskwy. Mamy więc zdefiniowanego tego głównego aktora po stronie reżimowej, po stronie przeciwnej, po stronie opozycyjnej. Ten bohater jest bohaterem zbiorowym. I tu pytanie do doktora Tadeusza Rudzikowskiego. Dlaczego wprowadzenie stanu wojennego miało aż takie znaczenie dla komunistów? Czyli co w PRL-u, czy może nawet szerzej, co w bloku sowieckim zmieniła Solidarność? Szanowni Państwo, niewątpliwie wprowadzenie stanu wojennego no, trzeba rozpatrywać zarówno w sferze geopolitycznej, jak i tej lokalnej reminiscencji w obszarze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Króciutko, jeśli chodzi o geopolitykę, no, była to, jak już no, zostało to źródłowo także udokumentowane, realizacja wytycznych właśnie moskiewskich, aby tę solidarność, przecież z solidarnością rozprawić się za pomocą polskich rąk wewnątrz kraju. I to był ten moment, kiedy to się ziściło i do czego namawiano generała Jaruzelskiego przez uprzednie miesiące. I niewątpliwie w tym kontekście też trzeba podkreślić, że no, to powstanie Solidarności, działalność tego związku zawodowego, ruchu społecznego,
wolnościowego, łączącego też poprzez atmosferę, którą stworzył, też szereg inicjatyw wolnościowych, choćby na polu dziennikarskim czy studenckim, organizacji, które zyskały wówczas właśnie swoją niezależną reprezentację. Stworzył pewien wyłom systemowy w bloku państw komunistycznych, który na dłuższą metę, a właściwie od początku, kiedy rodził się ten ruch, był nie do zaakceptowania tak dla władz PRL-u, jak i kierownictwa w Moskwie. I w kontekście tej właśnie geopolityki warto to podkreślić. Jeżeli chodzi o skalę krajową, to stan wojenny diametralnie zmienił dotychczasowe życie członków Solidarności, dla których związek i ten ruch społeczny był poniekąd z jednej strony takim szczególnym doświadczeniem nie właśnie demokracji ludowej, tylko rzeczywistej demokracji, gdzie toczono wręcz zagorzałe dyskusje, począwszy od porządku obrad danego gremium. A także był po części przynajmniej realizacją pewnych zamierzeń zmian systemowych, choćby tutaj można wspomnieć związaną z działalnością także ludzi Solidarności pewne ustalenia z władzami dotyczącego sfery oświaty, sfery cenzury, nowej ustawy o cenzurze i paru innych zapewne rzeczy. Natomiast dla takich szeregowych właśnie członków Solidarności, to chciałem podkreślić, było to ta taka namiastka wolności w tym systemie w założeniu w pełni kontrolowanym przez władzę, systemie ustrojowym, gdzie właśnie ta solidarność, to powstanie tego ruchu społecznego, ten wyłom w tym ustroju uczyniło i było, tak jak mówimy o marcu, że pokoleniowe doświadczenie, tak myślę, można powiedzieć, że ta tak zwana pierwsza solidarność, bo używa się jednak pomimo pewnych sprzeciwów tego określenia, była pokoleniowym doświadczeniem również dla wielu ludzi. I też warto podkreślić, że ta solidarność, która miała okazję działać legalnie przez kilkanaście miesięcy, skupiała znacznie więcej ludzi, osób niż partia komunistyczna, którą też oczywiście zamiarem było skupienie jak największej grupy ludzi. Chociaż trzeba też wspomnieć, i to jakby jest też znany fakt, że do Solidarności zapisywało się szereg członków partii, którzy też po prostu widzieli w tym związku zawodowym formułę, pewien sposób działania sprzyjający realizacji także ich zamierzeń. O represjach będzie pewnie jeszcze okazja powiedzieć, ale wprowadzenie stanu wojennego zapoczątkowało taki szczególny okres represji właśnie ukierunkowanych w znacznej mierze właśnie na członków Solidarności, ale może będzie jeszcze o tym możliwość powiedzieć. Bardzo dziękuję. Teraz chciałbym prosić pana doktora Grzegorza Michszaka o to, aby uporządkować nieco wątki, które już się zaczęły pojawiać, ale oczywiście także dodać nowe kwestie związane z logiką przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego, tak w wymiarze wewnętrznym, czyli w samym PRL-u, jak i w tej sferze współpracy z Sowietami. Dzień dobry Państwu. Powiem tak, jeżeli chodzi o przygotowania do stanu wojennego, czy raczej przygotowania do siłowego zakończenia tego, co określano polskim kryzysem lat 80., a co dla władz PRL i państw ościennych było w największym skrócie polską zarazą, która groziła zainfekowaniem zdrowych społeczeństw Europy Wschodniej. Jeżeli chodzi o przygotowania do rozwiązania siłowego, to one zaczęły się jeszcze w sierpniu 80., jeszcze nawet latem 80. roku. KOK, to jest taka dziwna zbieżność Komitetu Obrony Kraju,
pewne działania wokół stanu wojennego podjął w lipcu. W lipcu, kiedy przypominam, że w lipcu wybuchły pierwsze strajki. Taka pierwsza poważna przymiarka do pacyfikacji siłowej to dotyczyła protestu z sierpnia 10 roku. To koncepcja MSW odblokowania portów przy użyciu milicji została odrzucona na brzeg polityczny. Między innymi wspomniany Wojciech Jaruzelski był wtedy tego przeciwnikiem, stwierdzając, że w sytuacji strajku generalnego jest to po prostu nierealne. Strajkowało wtedy około 600 zakładów pracy, 600 tysięcy osób, przypomnę. Natomiast do przygotowań do stanu wojennego powrócono od października 80 roku. W listopadzie Jaruzelski stwierdzał na właśnie posiedzeniu KOG, że mamy niezbędny zestaw dokumentów prawnych już gotowy. W październiku były pierwsze listy osób przeznaczonych do internowania. Te przygotowania trwały dalej. Kolejna przymiarka do wprowadzenia stanu wojennego to jest listopad 80 roku, tak zwany kryzys rejestracyjny, kiedy Solidarność zapowiedziała strajk generalny. To była sytuacja, kiedy Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował w październiku związek, ale dokonując bez konsultacji z działaczami Solidarności ważnych zmian, między innymi ograniczając prawo związku do strajku, i Sąd Najwyższy 10 listopada miał rozpatrywać sprawę. W przypadku negatywnej decyzji Solidarność na dzień następny szykowała duże demonstracje i wtedy rozważano po raz kolejny wprowadzenie stanu wojennego. Kolejna przymiarka ma miejsce w grudniu 10 roku, jest o tyle ciekawa, że dotyczy działań takich osób jak Jacek Kuroń, działaczy KOR-u. Ona była tylko na forum MSW, ale jest ciekawa, bo w sytuacji, kiedy Kuroń, KOR wzmogliby działania, przewidywano ich aresztowanie. I w tych regionach związku, które by wystąpiły, to głównie podejrzewano region Mazowszy, region Gdański, w ich obronie, zamierzano wprowadzić stan wojenny. Czyli to jest ta koncepcja stanu wojennego nie na całym terytorium kraju, tylko w niektórych jego wybranych regionach. To, od czego później planiści stanu wojennego odeszli. Mamy w styczniu grę sztabową MON i MSW. W czasie tak zwanego kryzysu bydgoskiego w marcu mamy po raz kolejny rozważane wprowadzenie stanu wojennego na forum Biura Politycznego. Od marca jest to moment, kiedy w przygotowaniach do stanu wojennego władze główny akcent kładą na propagandę. Chodzi o to, że Solidarność ma zbyt duże poparcie. To poparcie trzeba zmniejszyć po to, żeby operacja wprowadzenia stanu wojennego się udała. To jest moment zresztą, kiedy pojawiają się takie trzy warianty rozwoju sytuacji po wprowadzeniu stanu wojennego, z wariantem numer 3, gdzie dochodzi do masowych strajków, ludzie wychodzą na ulice masowo, są atakowane budynki partyjne, państwowe i wówczas, cytuję, nie wyklucza się pomocy wojsk Układu Warszawskiego. To jest coś, co do końca przygotowań jest obecne w planach stanu wojennego. Te działania socjotechniczne, propagandowe, one są prowadzone w MSW co najmniej od grudnia, są tak zwane odcinkowe konfrontacje. One polegają na celowym prowokowaniu konfliktów, żeby później atakować propagandowo Solidarność. To, co wtedy funkcjonowało, czyli że Solidarność strajkuje, anarchizuje kraj, że przez Solidarność nie ma produktów na przykład żywnościowych, bo przypomnę, że był moment, że na półkach królował jedynie ocet. I te przygotowania są kontynuowane. Na początku października one dosyć konkretną formę przybierają. To jest Czesław Kiszczak na forum MSW mówi wprost. Wpuszczanie przeciwnika w maliny, prowokowanie napięcia, bo kolejne strajki dadzą pretekst dla wprowadzenia stanu wojennego. Ten październik jest o tyle istotny, że kilka tygodni wcześniej, w pierwszej połowie września, ma miejsce kolejna taka, chyba moim zdaniem najbardziej poważna przymiarka do wprowadzenia stanu wojennego. Ona ma związek z przebiegiem pierwszego krajowego zjazdu delegatów i z tym, że Służba Bezpieczeństwa okazuje się całkowicie wobec związku bezradna, bo tu trzeba powiedzieć, że jest realizowana koncepcja Stanisława Kani, który od września zastąpił na stanowisko pierwszego sekretarza Edwarda Gierka. Jest to koncepcja, że władze mają przejąć kontrolę nad Solidarnością, wkomponować ją w system, no mają temu służyć środki
polityczne, administracyjne, no głównie działania służby bezpieczeństwa. One kończą się, tak jak mówię, całkowitym niepowodzeniem. To też jest moment ważny i ważna przymiarka, ponieważ moim zdaniem to jest moment, kiedy rozchodzą się drogi Stanisława Kani i Wojciecha Jaruzelskiego. Bo Wojciech Jaruzelski za plecami Kani kontynuuje pewne przygotowania do stanu wojennego na forum MON. Kania mi kiedyś pokazywał swoje odręczne zapiski, on takie w normalnych zeszytach to zapisywał i mówi, że kiedy się o tym dowiedział, doszło do rozmowy między nimi. Jaruzelski zarzucił mu zdradę, a Kania miał stwierdzić, że wprowadzenie stanu wojennego będzie największym obciążeniem dla Ludowego Wojska Polskiego, największą kompromitacją. I przypomnę, miesiąc później standemu do tej pory dosyć zgodnego Kania Jaruzelski nie dostaje już nic, bo Kania zostaje odwołany ze stanowiska pierwszego sekretarza, zastępuje go Jaruzelski. No to już jest moment, kiedy wiadomo, że stan wojenny będzie wprowadzony. Władze, jak wspominałem, szukają, z jednej strony działają na osłabienie poparcia dla Solidarności. Jest to skuteczne, bo to poparcie między wrześniem a listopadem 81 spada z 78% do bodajże 52 czy 53%. Jednocześnie też władze prowadzą takie działania socjotechniczne, wykorzystując straszaka sowieckiej interwencji. To znaczy Kiszczak nakazuje używać straszaka, że wkroczą Rosjanie, nie tylko Rosjanie, ale również Niemcy i Czesi. Jednocześnie jest to moment, kiedy Wojciech Jaruzelski zabiega o takie alibi dla stanu wojennego, bo nie tylko to wewnętrzne, ale również alibi zewnętrzne. Tym alibi zewnętrznym to jest taka ciekawa misja Floriana Siwickiego, który na początku grudnia jedzie do Moskwy na posiedzenie ministrów obrony narodowej państw członkowskich Układu Warszawskiego. Na polecenie Jaruzelskiego zgłasza takie uzupełnienie komunikatu końcowego. Jest to uzupełnienie oznaczające niedwuznaczną groźbę interwencji bratniej w Polsce. Sprzeciwia się temu rumuński minister, on to później konsultuje z Nicolae Ceaușescu, który coś, co jest takim blefem propagandowym, traktuje wręcz jako zapowiedź interwencji w Polsce. Siwicki przy poparciu Rosjan ciśnie, jest modyfikowany trochę ten komunikat, ale Rumunii poparci przez Węgrów powodują, że ten komunikat nie zostaje przyjęty. No, w zamian Moskwa kilka dni później wydaje podobnie brzmiący komunikat. Tak naprawdę pretekstem, no na początku grudnia jest pacyfikacja Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, która później okaże się taką próbą generalną dla stanu wojennego. Będą te elementy występujące w stanie wojennym, czyli otoczenie zakładu pracy, w tym przypadku uczelni, użycie jednostek specjalnych, siłowa pacyfikacja, wyłączenie telefonu w regionie Mazowsze. Niedługo później ma miejsce ważne takie wydarzenie, posiedzenie radomskie przewodniczących regionów i członków Komisji Krajowej. To jest takie nieformalne gremium z dosyć mocnymi, ostrymi wypowiedziami, będącymi reakcjami na pacyfikację tej szkoły, ale też będącymi reakcją na planowaną ustawę o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla rządu, która między innymi ograniczała działalność związku, wprowadzając zakaz strajków. I nieudane negocjacje, po prostu władza mówiła, jak cokolwiek związek chciał, niebo nie. I fragmenty tego posiedzenia zostają nagrane przez dwóch tajnych pracowników Służby Bezpieczeństwa i fragmenty odpowiednio dobrane z odpowiednim komentarzem zostaną opublikowane w polskim radiu i w telewizji. Jest później wykorzystuje, manipulując tymi wypowiedziami prasa, między innymi Trybuna Ludu. 5 grudnia przyjmuje się, że Wojciech Jaruzelski na forum Biura Politycznego otrzymuje wolną rękę, jeżeli chodzi o prowadzenie stanu wojennego. Ewidentnie tenże waha się właściwie do ostatniej chwili. Jest taka rozmowa z marszałkiem Kulikowem 9-10 grudnia, czyli no trzy dni przed prowadzeniem stanu wojennego, kiedy Jaruzelski zabiega usilnie o gwarancję bratniej pomocy w przypadku niepowodzenia operacji wprowadzenia stanu wojennego. No i tutaj dochodzimy do kwestii Związku Radzieckiego, prawda?
jeżeli chodzi o interwencję w Polsce, to tak naprawdę z dokumentów wynika, że rozważano ją tylko raz, w sierpniu 80 roku. Wiadomo, strajki zakończyły się porozumieniem. Przyjmuje się, że prawdopodobieństwo interwencji zaistniało w grudniu 80 roku. Jest takie wyjaśnienia przez sądem Stanisława Kania, one są ciekawe, no bo to mamy człowieka władzy PRL-owskiej, który w tych wyjaśnieniach stwierdza, że jego zdaniem groźba interwencji realnie zaistniała rzeczywiście w grudniu 80 roku. Drugi raz miała zaistnieć w marcu 81 roku, a później Rosjanie z interwencji zrezygnowali definitywnie, to znaczy według niego ona była możliwa w dwóch przypadkach. Gdyby Polska postanowiła wystąpić z Układu Warszawskiego i gdyby operacja wprowadzenia stanu wojennego zakończyła się niepowodzeniem. Skąd ta postawa Moskwy? Najkrócej rzecz ujmując, mogli wejść, ale nie chcieli, dlatego że koszty interwencji w Polsce byłyby bardzo wysokie. Mówi o tym zresztą Kania, że on przywołując interwencję wspominał powstanie warszawskie. Mówi, że nawet gdyby tutaj anioły weszły, to mielibyśmy coś na kształt powstania. Skąd się tego rzeczywiście bardzo obawiał, bardzo się obawiał rozlewu krwi, więc był przeciwny w ogóle rozwiązaniom siłowym. I to, co mnie zaskoczyło, niedawno profesor Norman Davis powiedział, że świadomość, pamięć Rosjan o powstaniu warszawskim była tym czynnikiem, który też ich miał powstrzymywać od wejścia do Polski. No, tu tych czynników było więcej. Zaangażowanie w Afganistanie, jak mówił jeden z, niedawno wspominał jeden z pan Iwano, który tutaj zaangażował się w podziemną solidarność w Polsce, no właściwie co tydzień do Związku Radzieckiego przyjeżdżały trumny z Afganistanu, więc też to jakiś wpływ miało. No po prostu to była, w przypadku starców z Kremla była to po prostu zimna kalkulacja, co się bardziej opłaca, dużo bardziej opłacalne z punktu widzenia Związku Radzieckiego, bo jeszcze były te skutki militarne, polityczne, ekonomiczne i uznano tam po prostu, że no, polski problem trzeba załatwić polskimi rękoma i Wojciech Jaruzelski był tą ostatnią nadzieją Związku Radzieckiego, bo owszem, mieliśmy w Polsce twardogłowych zwolenników działań siłowych, których bardzo popierała Czechosłowacja czy NRD, ale Rosjanie im po prostu nie ufali. Dziękuję bardzo i wracamy do doktora Sebastiana Pilarskiego, dlatego że te przygotowania logistyczne idą swoim torem. Tu padły już zdania odnoszące się do przygotowań propagandowych, ale tu prosiłbym o rozwinięcie tego tematu i ukazanie tego, co jest osią w tej propagandzie oficjalnej, jakie tezy z kolei są istotne w tym, co moglibyśmy nazwać propagandą nieoficjalną, bo jak rozumiem, tutaj dotkniemy mitu, tak zwanego mitu mniejszego zła. Tak jak wspomniał Grzegorz Meszel, od strajków latem 1980 roku komuniści podjęli decyzję o zdławieniu tego rodzącego się ruchu związkowego. Tutaj oczywiście rozważano warianty siłowe, ale też zdawano sobie sprawę, że te przygotowania muszą mieć pewne uzasadnienie propagandowe. Przede wszystkim latem 80 roku, budując tę narrację o tym, co dzieje się w Polsce, unikano słowa strajk. Mówiono o uzasadnionych przerwach pracy. W propagandzie słowo strajk pojawia się w roku 1981, zwłaszcza jesienią 81 roku, kiedy właśnie wyliczano już te koszty, które strajki organizowane przez Solidarność mają generować. Myślę, że warto tu zwrócić uwagę, że Solidarność z tej propagandy, ze skutków tej propagandy antystrajkowej zdawała sobie doskonale sprawę, stąd chociażby decyzja z października roku 81 o zorganizowaniu jednogodzinnego strajku ostrzegawczego, żeby wygasić tę falę niekontrolowanych protestów. Zdawano sobie sprawę, że komuniści
strajki wykorzystują właśnie do podgrzewania nastrojów. Te przytoczone słowa generała Kiszczaka z 1981 roku. On wprost mówił na naradzie z BMSW, że strajki powodują utrzymywanie atmosfery napięcia w Polsce. Ta atmosfera oczywiście męczy społeczeństwo, a więc to wszystko sprawia, że Solidarność traci wpływy i traci poparcie społeczne. Dużą wagę do propagandy przywiązywał sam generał Jaruzelski. Mieczysław Rakowski pisał o tym, że Jaruzelski uznawał, że działania propagandowe to połowa sukcesu, jeśli zwalczano Solidarność od momentu jej powstania. Rozważając ten wariant siłowy, należało właśnie znaleźć jakąś, zbudować jakąś narrację i tę obudowę propagandową. Szereg instytucji tę działalność propagandową po roku 80. prowadzoną wobec Solidarności było zaangażowanych. To oczywiście biuro polityczne, sekretariat KCPZPR. Przekazywano po prostu do instancji niższego szczebla, w jaki sposób to działanie propagandowe prowadzić. Mamy zachowane dokumenty o tym świadczące. Widzimy, że ulotki wydawane na przykład przez komitety wojewódzkie, komitety miejskie PZPR-u są analogiczne jak te działania, które prowadziły najwyższe władze partyjne. Działalność Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, to ona zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego. Działalność propagandowa MSW. W środkach masowego przekazu wykorzystywano materiały operacyjne pozyskane, wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa do kompromitowania chociażby działaczy Solidarności. Komuniści, zwalczając Solidarność, zdawali sobie sprawę, że rozwijanie propagandy jest trudne ze względu na masowe poparcie dla Związku. To już nie była opozycja przedsierpniowa, nieliczne grupy, które można było w jakiś sposób próbować kompromitować. W związku z tym zastosowano tę wspomnianą taktykę odcinkowych konfrontacji, czyli najprościej mówiąc zmęczenia społeczeństwa kolejnymi kryzysami w zasadzie od jesieni 80. roku, ale też stosowano inne zabiegi, chociażby taktykę tak zwanej izolacji, czyli odrywania, jak mówiono, od zdrowego nurtu związkowego przedstawicieli opozycji przedsierpniowej. Tę opozycję określano jako zaplecze sztabowo-polityczne związku. Bardzo chętnie tutaj ten wątek podnoszono, ukuwając takie pojęcie, które było później stosowane też w okresie stanu wojennego, czyli pojęcie ekstremy. To pojęcie podlegało pewnej ewolucji, ponieważ ekstremą określano zarówno ludzi związanych z KOR-em, związanych z Konfederacją Polski Niepodległej czy z Ruchem Młodej Polski, ale później ekstremą był już każdy działacz, który prezentował poglądy zdaniem komunistów mniej umiarkowane niż chociażby Lech Wałęsa. Komuniści też twierdzili, że oni nie zwalczają całego związku, nie zwalczają całej Solidarności. Mówiono tutaj, że oczywiście związek zrodził się z uzasadnionego protestu społecznego, natomiast twierdzono, że zwalczane są te przejawy, które zagrażają stabilizacji sytuacji politycznej, społecznej w Polsce. Stąd właśnie ukierunkowanie się na tę walkę z ekstremą. Warstwa, myślę, słowna też jest bardzo istotna. Trybuna Ludu o tym pisała, że nie można pisać o opozycji demokratycznej, należy pisać o opozycji antysocjalistycznej. Zaczęto po prostu utożsamiać kwestie utrzymania ustroju komunistycznego, socjalistycznego z kwestią niepodległości. Twierdzono, że socjalizm czy sojusz w ogóle ze Związkiem Sowieckim jest podstawą egzystencji państwa polskiego. Bardzo często też podnoszono wątek w propagandzie antyniemieckiej. No, na pewno nie tak silnie jak w czasach Gomułki, ale straszono też rewizjonizmem niemieckim. Stanisław Kania już przywoływany tutaj też często właśnie w wypowiedziach publicznych mówił o tym, że ustrój socjalistyczny i egzystencja państwa polskiego to jest są zjawiska tożsame. Bez komunizmu, socjalizmu nie będzie niezależnego państwa polskiego. Jeśli chodzi o podnoszenie konieczności utrzymania sojuszu ze Związkiem Sowieckim,
często też wykorzystywano incydenty antysowieckie. W roku 1981 między innymi miała miejsce taka seria zdarzeń, czyli niszczenia cmentarzy żołnierzy Armii Czerwonej. Wałęsa wypowiadał się na ten temat, mówiąc wprost, że to są działania prowokacyjne, ale w narracji, w propagandzie komunistycznej ten wątek też był eksploatowany. Solidarność na pewno przed propagandą próbowała się bronić. W sierpniu 1981 roku przez dwa dni mieliśmy do czynienia z tak zwanymi dniami bez prasy, czyli wstrzymano drugi kolportaż prasy partyjnej. Natomiast można powiedzieć, że symboliczne jest to, że dokładnie dzień później rzecznikiem prasowym rządu został mianowany Jerzy Urban, czyli postać odgrywająca w propagandzie antysolidarnościowej decydującą rolę nie tylko przed 13 grudnia, ale też, a może zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego. Jesienią 1981 roku najwyższe instancje partyjne już wydają wprost oświadczenia, wzywają do zaprzestania propagandy antyradzieckiej. Twierdzono, że Solidarność prowadzi tę kampanię w sposób złośliwy. Zwracano uwagę, to jest w okresie pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów po wydaniu posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej, że w Solidarności zaczyna wygrywać ten nur awanturniczy, konfrontacyjny. Mówiono w zasadzie to samo, o czym pisała prasa sowiecka, oceniając pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów. Przed, bezpośrednio już przed 13 grudnia do tych działań propagandowych zaczęto też angażować wojsko. Wojskowe terenowe grupy operacyjne musiały wyjechać, pojawić się w terenie też z jakimś określonym uzasadnieniem, pod jakimś pretekstem. Tutaj mówiono, że wojsko ma zwalczać marnotrawstwo, niegospodarność, malwersacje, a więc to miało też przyczyniać się w jakiś sposób do poprawy warunków funkcjonowania w kraju. Listopad, tak, czyli spotkanie na najwyższym szczeblu, czyli Jaruzelski, Glemp, Wałęsa, 4 listopada, no to też spotkanie o charakterze typowo propagandowym. Władze chciały tutaj zyskać na czasie, ewidentnie wykazać taką swoją postawę koncyliacyjną. Tutaj obciążano jednoznacznie Solidarność odpowiedzialnością za to, za tę napiętą sytuację w Polsce. Bo chętnie wykorzystywano też wypowiedzi, w rodzaju wypowiedzi Mariana Jurczyka, który na jednym ze spotkań właśnie mówił, że już na wiosnę zamiast liści będą wisieć komuniści, a więc no to też było paliwo, które propaganda PRL-owska chętnie wykorzystywała. No i później te wydarzenia, o których już mówił Grzegorz Majszak, tak, czyli początek grudnia i zwłaszcza to posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej, przewodniczących zarządów regionów w Radomiu. Tam padały ostre wypowiedzi związane z zapowiedzią wprowadzenia nadzwyczajnych uprawnień dla rządu. I w tym momencie w zasadzie dla władz stało się jasne, że należy wykazać, że to Solidarność jest odpowiedzialna za tę atmosferę konfrontacji, jak mówiono wówczas w kraju. Związek miał dążyć do takiego starcia. Później zaczęły po 13 grudnia pojawiać się jakieś stwierdzenia mówiące o dążeniu do rozlewu krwi i tak dalej, a więc stan wojenny miał być receptą na uspokojenie nastrojów społecznych. To była ta podbudowa propagandowa tego, co się wydarzyło 13 grudnia. Dziękuję bardzo. Wiemy już więc, znamy aktorów tych wydarzeń i ze strony reżimowej i opozycyjnej. Wiemy, jakie były przygotowania logistyczne, jakie były przygotowania propagandowe. I pytanie do doktora Grzegorza Majszaka. Nastaje 13 grudnia, czy właściwie jeszcze 12 grudnia, chociaż działania zaczęły się przed północą. Zostaje wprowadzony stan wojenny i jakie represje spadają, w jaki sposób w ogóle stan wojenny jest wprowadzany, a później jakie represje spadają na działaczy nie tylko Solidarności, ale także innych nurtów opozycji?
No, wróćmy do 12 grudnia, to jest dzień, kiedy rzeczywiście cała machina stanu wojennego zostaje uruchomiona. Tak naprawdę rozkazy po linii MSW przed godziną 16 są rozsyłane do komendantów wojewódzkich, którzy mają otworzyć specjalne koperty, w których są kolejne posunięcia stanu wojennego opisane. Stan wojenny jest zaplanowany na godzinę 24, ale pierwsze działania, czyli zajęcie budynków radia, telewizji, czyli przejęcie tych budynków, odcięcie łączności telefonicznej, to jest godzina 23:30, jeszcze 12 grudnia. Internowania zaplanowane na 12 rozpoczęły się po 23, w niektórych przypadkach już nawet po 22, 12 grudnia, czyli jeszcze kiedy stan wojenny nie obowiązywał. Tu pewna ciekawostka, ja mówię troszeczkę, że na Titanicu orkiestra grała do końca, to znaczy odbywała się 11-12 grudnia Komisja Krajowa w Gdańsku, skończona zresztą słowami przewodniczącego po 23, prowadzącego obrady, Słowik nie kracz. Andrzej Słowik, działacz łódzkiej Solidarności, wyjaśniałem niedawno, stwierdził, że miał powiedzieć na stwierdzenie, że do zobaczenia na następnej krajówce, jeżeli się rzeczywiście spotkamy, bo na tą krajówkę docierały sygnały z kraju o pierwszych ruchach w ramach stanu wojennego, bardzo dokładne sygnały, już dokładniejsze nie mogły dotrzeć, włącznie z tym, że komendanci owe koperty dostali. Dwie, jedna dotyczyła rozśrodkowania rodzin, druga była do otwarcia na oddzielne hasło. Z tym nic nie zrobiono. Ja sobie do dzisiaj zadaję pytanie, co zrobiłby Jaruzelski, bo członkowie Komisji Krajowej się rozjechali po takiej informacji, bo operacja internowania była absolutnie operacją kluczową dla prowadzenia stanu wojennego. Władze bardzo się obawiały, że ten opór będzie silny. Jak silny, tutaj przytoczę wydarzenie z 3 miesiące wcześniej, czyli w czasie tej przymiarki we wrześniu. Jaruzelski poprosił do siebie Adama Krzysztofowskiego, wiceminister spraw wewnętrznych, taki resortowy liberał, byśmy powiedzieli, czy Kani, zapytał go jako premier, co będzie, jak wprowadzimy stan wojenny. Krzysztofowski twierdzi, że odpowiedział, że zabraknie trumień, trzeba będzie 100 tysięcy prześcieradeł. I tego się władze do końca obawiały, więc ta operacja internowania była kluczowa. Pierwszej doby stanu wojennego internowano ponad 3 tysiące osób, w tym większość działaczy Solidarności, tych najważniejszych, czyli przywódców, działaczy Komisji Krajowej, ale też szefów regionów, doradców i tak dalej. Ogółem w okresie stanu wojennego wydano ponad 10 tysięcy decyzji o internowaniu. Internowano niespełna 9 800 osób, z czego 9,5 tysiąca z przyczyn politycznych. No, byli to działacze Solidarności, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, innych niezależnych ugrupowań, zarówno tych działających w latach 80-81, jak i tych działających wcześniej, ale zdarzali się też żołnierze Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, które od dekad nic nie robili. Było też kilka innych grup internowanych, kilkaset, a to już później internowano kryminalistów. Internowano 36 osób byłego kierownictwa partyjnego na czele z Gierkiem. To było działanie propagandowe czysto. Internowano również członków partii, którzy próbowali tworzyć tak zwane poziomki, czy struktury poziome w partii, próbowali demokratyzować Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, oraz grupę milicjantów, którzy próbowali w 1981 roku tworzyć Związek Zawodowy Milicjantów. Te osoby trafiły do ośrodków odosobnienia, popularnie zwanych internatami, do kilkudziesięciu w całym kraju. To była ta pierwsza forma represji. Kolejną formą represji były aresztowania i procesy sądowe.
Tu główny ciężar na siebie wzięły sądy wojskowe, bo prokuratury i sądy wojskowe przejęły wiele spraw, w tym, nie wiem, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które mogą zagrozić obronności państwa. I te sądy wojskowe skazały ponad 10 tysięcy osób z przyczyn politycznych. Sądy cywilne to jest 1000 z kawałkiem skazanych. I tutaj warto przypomnieć, bo często się mówi, że najwyższy wyrok w stanie wojennym dostała Ewa Kubasiewicz za strajk w Wyższej Szkole Morskiej. Jednodniowy strajk zakończony następnego dnia dobrowolnie, bez pacyfikacji. Ona dostała 10 lat więzienia. Wyrok był wyższy, bo Wyższa Szkoła Morska była jedną z wielu instytucji zmilitaryzowanych, jak na przykład Polskie Radio i Telewizja Polska w stanie wojennym. Ale w stanie wojennym zapadło również 6 wyroków śmierci, wszystkie zaoczne. 3 dotyczyły zdrajców ze Służby Bezpieczeństwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, którzy wydali kolegów pracujących za granicą, ale 2 dotyczyły polskich ambasadorów, Luraża i Spasowskiego, którzy w Japonii i Stanach Zjednoczonych poprosili o azyl, zdezerterowali. I dotyczył Zdzisława Najdera, działacza opozycji, szefa Radia Rozgłośni Polskiej, Radia Wolna Europa. I tutaj warto przytoczyć uzasadnienie tego wyroku. To Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego, skazujący na karę śmierci. Stwierdził, że co prawda nie ma dowodów na to, żeby przez 25 lat był szpiegiem, no ale to się amerykańskim, ale to jest tak oczywiste, że należy go skazać na karę śmierci. To nic nadzwyczajnego. Patrycjusza Kosmowskiego, którego skazano za kontynuowanie działalności związkowej po 13 grudnia, sąd, który go skazywał, stwierdził, że no trudno przyjąć, aby tak ważny działacz, to szef zarządu regionu, członek Komisji Krajowej, z dnia na dzień w związku z wprowadzeniem stanu wojennego zaprzestał swoją działalność. Takich kuriozów można by tutaj przytoczyć więcej. Tu pewna ciekawostka, bo najszersze represje to są nie sądy, ale kolegia do spraw wykroczeń. Legendarna sprawa, że do skazania wielu demonstrantów obecnych w wielu różnych miejscach wystarczał jeden kamień, jeden milicjant, w przeciwieństwie do demonstrantów obecni w tym samym czasie w wielu różnych miejscach. Kolegia skazały ponad 207 tysięcy osób, ponad 80% wyroków to było nieprzestrzeganie godziny milicyjnej wprowadzonej wraz ze stanem wojennym, ale to jest też 6 tysięcy, około 6400 bodajże kar więzienia, bo kolegia mogły skazać na więzienie do 3 miesięcy. Kolejną taką represją były weryfikacje kadrowe, czyli tak naprawdę brutalne czystki. One miały największy zasięg w środowisku dziennikarskim, gdzie około 10% tego, pracowników tego środowiska to byli dziennikarze, pracownicy techniczni i tak dalej, zostali wyrzuceni w wyniku tych weryfikacji. Kolejne 10% było w inny sposób prześladowane, nie wiem, wysłanie na emeryturę, przesunięcie na niższe stanowisko. Już pomijam, że ileś tytułów prasowych zawieszono z 13 grudnia i nie wznowiono później ich wydawania. Te weryfikacje miały też miejsce w innych środowiskach, w szkolnictwie wyższym, to chociażby usunięcie profesora Samsonowicza. Tutaj na Uniwersytecie Warszawskim taka chyba najgłośniejsza sprawa. Oczyszczono również wymiar sprawiedliwości, internując między innymi niektórych prokuratorów i sędziów. Kolejną taką formą represji to Komitet Helsiński stwierdził, że w stanie wojennym rolę represyjną pełniła propaganda. Ludzi Solidarności i opozycji obrzucano no, najgorszym błotem, nie licząc jakimikolwiek faktami, prawdą. Oni nie mieli żadnej możliwości odpowiedzi, bo często siedzieli za kratami. No, nie mieli też dostępu oczywiście do mediów. Kolejną taką nietypową formą represji, to jej twórcą jest Wojciech Jaruzelski, która była stosowana, ale w innej formie wcześniej, tutaj między innymi wysyłanie wcześniej, czyli pomysł Jaruzelskiego wysyłania kleryków do wojska, tak, żeby osłabić Kościół. W stanie wojennym przyjęło to formę czegoś, co przesłuchiwany przez prokuratorów IPN Jaruzelski nazwał inteligentną formą internowania.
Mianowicie pod koniec 1982 roku, w związku z postępującą w cudzysłowie normalizacją, kiedy za chwilę miano zlikwidować ośrodki odosobnienia, postanowiono wysłać do wojska grupę ludzi, których obawiano się w związku z planowaną nową ustawą o związkach zawodowych, która oznaczała koniec działalności Solidarności, bo przypomnę, że Solidarność wraz ze stanem wojennym nie została zlikwidowana, a jedynie w cudzysłowie zawieszona. I ta nowa ustawa, w myśl tej nowej ustawy już Solidarność miała nie działać i obawiano się demonstracji, strajków i tak dalej. I ludzi, których podejrzewano o to, że mogą prowadzić taką działalność, postanowiono wysłać w Kamasze. To byli głównie rezerwiści, głównie członkowie komisji zakładowych w zakładach pracy, około 1450 rezerwistów, których wysłano od listopada do lutego w Kamasze, rzekomo na ćwiczenia wojskowe. De facto była to forma, można powiedzieć, izolacji, internowania, bardziej dotkliwa niż internowanie to cywilne w ośrodkach odosobnienia. Oprócz tego była niewielka grupa poborowych, młodych działaczy przed Konfederacji Polski Niepodległej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów i tak dalej, których ponad 260 trafiło do kolejnych takich ośrodków. Tutaj wspomnę tylko, że brano do wojska między innymi osoby, które bez okularów nie były w stanie trafić drzwi. Ludzi po operacjach, no ludzie, którzy po prostu do wojska trafić nigdy nie powinni. To są oczywiście nie wszystkie jeszcze represje stanu wojennego. Kolejną represją i kolejnym efektem stanu wojennego był wzrost brutalności funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych, więc mnożyły się pobicia, również te ze skutkiem śmiertelnym. No taka najbardziej znana sprawa to jest sprawa Grzegorza Przemysła, zatłoczonego na komisariacie na Jesuickiej, gdzie w wyniku działań władz winę rzucono na Bogu Ducha Winnych sanitariuszy pogotowia ratunkowego. Ale to jest też moim zdaniem narodzenie się instytucji nieznanego sprawcy. Czyli mordy dokonywane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, no między innymi w 1984 roku Piotr Bartoszcze, w 1989 roku, to wszystko po formalnym zniesieniu stanu wojennego w lipcu 1983, no ale pamiętajmy, że wiele regulacji stanu wojennego obowiązywało do końca lat 80. 1989 to trzej księża Zyk, Suchowolec, Niedzielak, też zabici w nieznanych okolicznościach, sprawy do dzisiaj niewyjaśnione, ale to też jest wzmożenie tak zwanych działań nękających, działań prowadzonych przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 60., 70., również w tak zwanym karnawale Solidarności. No, chociażby tu można przypomnieć porwanie i wywiezienie do Puszczy Kampinoskiej Janusza Krupskiego, oblanie żrącym kwasem, zostawienie go zimą, właściwie wydawałoby się na pewną śmierć, co było dziełem, zresztą tych sam dziełą komanda pod dowództwem Piotrowskiego, który później dowodził tą grupą, która zamordowała księdza Popiełuszkę. Więc tych represji można by jeszcze zapewne wymieniać więcej, bo to jest prowadzona na przykład po strajkach z protestami 31 sierpnia możliwość relegowania z uczelni studentów, którzy zostaną zatrzymani i ukarani przez kolegium do spraw wykroczeń. No, prawdę powiedziawszy, stan wojenny jest okres takich największych represji w Polsce Ludowej, oczywiście z wyłączeniem okresu stalinowskiego. Dziękuję bardzo i zwracam się do doktora Tadeusza Rodzikowskiego. Te represje dotykają nie tylko działaczy opozycji, czy nawet zawężając nieco, nie tylko liderów opozycji, czy osoby w tej opozycji znaczące, ale także uderzają w całe społeczeństwo. I pytanie do pana doktora, jakie są to konsekwencje stanu wojennego, które spadają także na tych, którzy w działalność opozycyjną się niekoniecznie angażują? Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić może na takie dwa zasadnicze, przynajmniej na dwa zasadnicze aspekty, czyli sprawa rygorów stanu wojennego i jego wpływu na społeczeństwo, a także sytuacji ekonomicznej.
No jeżeli chodzi o stan wojenny, no to on został ogłoszony na terytorium całego kraju, nie rozróżniając, czy dotyczy to działaczy opozycji, czy innych osób. I faktycznie tak też było. Warto podkreślić, że w pierwszych dniach, tygodniach stanu wojennego miały też miejsce, i to dotyczy takiego aspektu też rygorów, no, związanego z rygorami stanu wojennego, zastraszenia społeczeństwa. Takie demonstracyjne przejazdy kolumn wojskowo-milicyjnych, dotyczyło to największych aglomeracji, no ale których właśnie celem było zastraszenie społeczeństwa. To jeden taki aspekt. Kolejny rygor to ograniczenia w poruszaniu się. No to jest rzecz, szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego, ograniczenie możliwości wyjazdu poza obręb danego województwa. Bardzo dla wielu osób było to dotkliwe. To też rwało w sytuacji wyłączenia telefonów, no, więzi społeczne. Przynajmniej w tej perspektywie czasowej do momentu uruchomienia ponownego tych połączeń. Również, proszę Państwa, taką tutaj kolega wspomniał o represjach, które również no, nie wybierały niekiedy działaczy opozycji albo zwykłych ludzi. Tu no, choćby no, właśnie rola tych kolegów do spraw wykroczeń w kontekście braku dowodu osobistego czy nieprzestrzegania godzin milicyjnej. To dotyczyło także całego właśnie społeczeństwa. No i proszę Państwa, też trzeba podkreślić obecność w sferze administracji, w sferze zakładów pracy, obecność komisarzy wojskowych, czyli pełnomocników Komitetu Obrony Kraju, no, którzy szczególnie w tych pierwszych dniach i tygodniach stanu wojennego posiadali często decydujący głos co do tego, w jaki sposób dana instytucja miała czy funkcjonować, czy traktować właśnie no, pewne niedociągnięcia zaistniałe, bo warto dodać, że w takim też często zmilitaryzowanym zakładzie pracy, no, nieposłuszeństwo było traktowane jako niewykonanie rozkazu i no, formalnie rzecz biorąc, w sytuacji najbardziej niekorzystnej, no, mogło to się skończyć nawet karą śmierci. No, szczęśliwie do takich przypadków nie dochodziło, ale no, te rządy komisarzy, często nie znających się na materii, którą przyszło im w jakiś sposób kontrolować, no też jak sądzę były widoczne i odczuwalne nie tylko przez działaczy opozycyjnych. Proszę Państwa, jeszcze może warto wspomnieć o takim no, problemie, byśmy powiedzieli, praktycznym. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego dzieci rozpoczęły wcześniej ferie świąteczne i no, była też kwestia opieki nad nimi ze strony rodzin. Bywało zapewne, że tutaj no, były pewne trudności w związku z tymi innymi represjami, o których była już mowa. Natomiast z drugiej strony był obowiązek pracy, który był narzucony i też dotyczyło z tego, co o ile pamiętam, orzecznictwo kolegiów też tej materii pracy dotyczyło. Także tutaj ten kolejny aspekt tych rygorów stanu wojennego, czy też sytuacji, no, którą on spowodował i która dotyczyła właśnie szerszych grup społecznych, aniżeli tylko ludzi opozycji. No i druga zasadnicza kwestia, o której chciałbym wspomnieć, czyli sytuacja gospodarcza. Ten fakt wyłączenia telefonów, uniemożliwienia także no, kontaktów międzyludzkich tą drogą z jednej strony spowodował no,
utrudnienia w zarządzaniu no, i tak niewydolną gospodarką pomiędzy przedsiębiorstwami. Kwestia zaopatrzenia również była mocno utrudniona w tej sytuacji. I no, trzeba też wspomnieć, że no, w sposób może no, pośredni, ale no, odczuwalny w dłuższej perspektywie też kwestia sankcji gospodarczych wobec PRL-u, która dosyć szybko zaistniała na arenie międzynarodowej i no, tutaj takim przysłowiowym artykułem, którego po prostu zaczęło brakować, była karma dla kurczaków kukurydza sprowadzana ze Stanów Zjednoczonych, co mogło rzutować i pewnie rzutowało właśnie na możliwości dostarczania tego no, jednego z newralgicznych artykułów na ówczesny rynek, no, którego był kontynuacją tych trudności zaopatrzeniowych w PRL-u, którego symbolem z kolei no, pewnie stał się już braki papieru toaletowego, czyli zupełnie podstawowego artykułu, którego wówczas również pomimo stanu wojennego nie udało się tego problemu przezwyciężyć. I kolejna sprawa, kolejny jakby aspekt tych trudności gospodarczych poza kolejkami, skomplikowanym systemem kartek zaopatrzeniowych na podstawowe artykuły, no to podwyżki cen wprowadzone pod właśnie osłoną stanu wojennego na początku lutego 1982 roku i takie niezbyt pewnie można powiedzieć przemyślane albo też no bezcelowe de facto w tym systemie gospodarczym PRL-u, no choćby próba regulowania cen i podzielenia ich na ceny regulowane, urzędowe i umowne. No to były takie manewry, które no bardziej w sferze życzeniowej miały coś pomóc, ale de facto ten kryzys gospodarczy tak samo w stanie wojennym był obecny, jak i w latach późniejszych, aż do schyłku PRL-u. Jeżeli można, to ja bym dopowiedział, że te podwyżki cen to było ponad 100%. Natomiast takie może drobne rzeczy, ale ja przypomnę, że wraz z stanem wojennym zamknięto granice i między innymi po to, że Polacy z tego raju nie uciekali, wprowadzono zakaz turystyki na wodach morskich. No, a przypomnę, że to był grudzień 1981 roku, to było tak minus 20, więc i druga rzecz taka drobna, w ramach zakazu samoorganizacji nie można było tworzyć, co było dolegliwe dla ludzi, komitetów kolejkowych, bo przypomnę, że wtedy funkcjonowało coś, co się nazywało komitetem kolejkowym, gdzie ustalano kolejność, bo żeby coś kupić należało wystać. O głębokości tego kryzysu świadczy fakt, że o ile dobrze pamiętam, produkcja mydła spadła do bodajże 32% tego, co w Polsce robiono rok wcześniej. Rzeczywiście brakowało wszystkiego właściwie. Dziękuję bardzo, ale ta rzeczywistość siermiężna to jest jeden z wymiarów, a drugi wymiar to jest propaganda. I wracamy do Łodzi, do doktora Sebastiana Pilarskiego z pytaniem, czy wprowadzenie stanu wojennego zmienia coś w tej narracji propagandowej, czyli jaki rysuje się obraz władzy, a jaki obraz opozycji już po 13 grudnia 1981 roku. Możemy powiedzieć, że ta propaganda, narracja propagandowa była prowadzona w tym samym kierunku, z tym, że uległa wzmocnieniu, a więc nadal kreowano wizerunek władzy jako tej, która przeciwdziała negatywnym zjawiskom społecznym, która władza miała powstrzymywać tę konfrontację, do której miała dążyć Solidarność. Mamy oczywiście nowe symbole, czyli dziennikarzy telewizyjnego, prezenterów ubranych w mundury wojskowe. Mamy ograniczenie działalności środków masowego przekazu. Ukazywała się po 13 grudnia Trybuna Ludu, Żołnierz Wolności i 16 regionalnych dzienników partyjnych. Ograniczona była działalność też radia i telewizji, czyli te kanały komunikowania się ze społeczeństwem zostało ograniczone, ale też dzięki temu było możliwe
ich lepsze kontrolowanie. Oczywiście symbolem też był wspomniany już wcześniej Jerzy Urban. On w okresie stanu wojennego staje się główną gwiazdą propagandy. Bez przypadku zostaje nazwany nawet Goebbelsem stanu wojennego, a więc to są te zjawiska najbardziej charakterystyczne, czy też wspomniana wcześniej weryfikacja w środkach masowego przekazu. Wydaje się, że jeśli chodzi o atakowanie Solidarności, tutaj taka zgoda, akceptacja została zawarta chociażby w tym wystąpieniu telewizyjnym i radiowym generała Wojciecha Jaruzelskiego, który podtrzymywał ten obraz Solidarności jako wroga wewnętrznego. On mówił, zwracając się bezpośrednio do funkcjonariuszy MO i SB, że oni mają chronić państwo przed wrogiem, ludzi pracy przed bezprawiem i przemocą. Takich słów użył, a więc była to wprost zachęta do stosowania działań siłowych wobec związków, wobec sympatyków Solidarności. Wojsko też w propagandzie odgrywa rolę znaczącą. Nie byłoby możliwości rozklejenia, to jest czynność techniczna, plakatów informujących o wprowadzeniu stanu wojennego, gdyby nie zaangażowanie żołnierzy. Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego przygotował szereg plakatów propagandowych, antysolidarnościowych. To jest druk setek tysięcy ulotek, które miały uzasadnić wprowadzenie stanu wojennego. To wszystko wykonano rękoma Ludowego Wojska Polskiego. W tej narracji propagandowej pojawiają się też wątki nowe. Wprost mówiono o dążeniu Solidarności do działań terrorystycznych. Oskarżano Związek o to, że dążył do przelewu krwi, że dążył do rozpętania w Polsce wojny domowej. Mówiono, że Polska znalazła się wskutek działań Solidarności na skraju przepaści, a więc to wszystko miało być propagandowym uzasadnieniem decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. Ale jednak z środowiska działaczy Solidarności nie traktowano jako całości. Tutaj, tak jak przed 13 grudnia próbowano izolować tę ekstremę związaną z opozycją przedsierpniową, tutaj z kolei próbowano oddzielić szeregowych członków związku od liderów. Komuniści twierdzili, że stan wojenny był konieczny z tego względu, że z przywódcami Solidarności nie był możliwy dialog, natomiast szeregowi i członkowie związku to mieli być często ludzie uczciwi, ale naiwni. Takie określenia też się pojawiają. Myślę, że nieprzypadkowo też wraz z wprowadzeniem stanu wojennego ogłoszono abolicję na przestępstwa o charakterze politycznym, które miało być popełniane przed 13 grudnia, czyli to taki podział, który miał zachęcić te kilka milionów członków związku do włączenia się w to, co chciały zrobić władze, czyli jak wówczas mówiono, do uczciwej pracy dla kraju. Abolicja oczywiście miała dotyczyć tych osób, które po 13 grudnia nie kontynuowały działalności związkowej. Takim sukcesem propagandowym komunistów to są wystąpienia części działaczy, którzy odcinali się od swojej aktywności przed 13 grudnia. Tutaj najgłośniejsze to oczywiście wystąpienie chociażby Jana Kułaja, czyli przywódcy Solidarności Rolników Indywidualnych, czy byłego rzecznika prasowego Komisji Krajowej Marka Brunę, ale w regionach też mieliśmy takie sytuacje, chociażby szef regionu Wielkopolska Zdzisław Rozwalak takie oświadczenie wygłosił, ale on już w styczniu 1982 roku zwołał konferencję prasową, twierdząc, że to oświadczenie było wymuszone, czyli taka refleksja nastąpiła, natomiast efekt zastraszenia działaczy Solidarności komuniści tutaj w sposób propagandowy też wykorzystali. Oczywiście to pojęcie wcześniej wykorzystywane, czyli ekstremy Solidarności, ono nadal się w środkach masowego przekazu pojawia. Tutaj częściej tylko mówiono o tym, że ekstrema korzysta ze środków finansowych płynących z Zachodu, że ekstrema działa nie w interesie robotników, ale
dla własnego interesu politycznego, a więc nadal podtrzymywano te działania zmierzające do podziału, oddzielenia członków związku od liderów. Stan wojenny to też taka daleko idąca brutalizacja języka propagandy. Jeden z posłów PZPR-u w trakcie obrad Sejmu mówił o tym, że wprowadzenie stanu wojennego spowodowało pacyfikację Solidarności, co określił mianem wypaproszenia konia trojańskiego. A więc to już jest stwierdzenie daleko idące, także w wystąpieniach Jaruzelskiego. Oczywiście nie były to wypowiedzi publiczne, można znaleźć określenia, które świadczyły o daleko idącej agresji w komunikowaniu się z otoczeniem. Jaruzelski w trakcie jednej z narad nazywał członków Solidarności chwastami czy śmieciami, mówił o konieczności wykarczowania opozycji, o tym, że przeciwnik polityczny musi dostać po łapach. To też pokazuje, w jaki sposób ta narracja propagandowa była prowadzona. Chętnie środki masowego przekazu wykorzystywały materiały podrzucone przez bezpiekę. Tutaj najgłośniejsza sprawa to już oczywiście po stanie wojennym, czyli emisja filmu pod tytułem Pieniądze dotyczącego Lecha Wałęsy. Akurat tu skutku propagandowego władze nie odniosły, natomiast przygotowywały w okresie stanu wojennego taki cykl programów Who is Who, które miały pokazywać, w jaki sposób liderzy Solidarności byli związani z amerykańskim wywiadem, a więc to miało kompromitować ich jako ludzi, którzy działają nie w interesie własnego kraju, ale w interesie państw innych. Wątek kryminalny, czyli wątek terroryzmu, czy w ogóle zastraszania społeczeństwa, to też Solidarności zarzucano. Bardzo często w prasie informacje o działaczach Solidarności pojawiały się w sąsiedztwie tekstów dotyczących przestępstw kryminalnych. Jeśli któryś z działacza zdarzały się takie przypadki, miał w swojej biografii jakiś epizod związany z wcześniejszą karalnością, to oczywiście chętnie eksponowano, więc próbowano przedstawić działaczy Solidarności jako pospolitych kryminalistów. Tutaj mówiono, tak jak wspomniałem wcześniej, często o terroryzmie, czyli odkrywano w cudzysłowie arsenały broni, którą Solidarność miała gromadzić. Temu nadawano duże nagłośnienie propagandowe w telewizji, dzienniku telewizyjnym. Często takie sceny pokazywano. Mówiono o tym, że Solidarność dążyła do tworzenia bojówek złożonych z kryminalistów. Żołnierz Wolności między innymi o tym pisał. Jerzy Urban twierdził, że sprawa związana z zabójstwem przypadkowym sierżanta Karosa to wynik tych działań Solidarności, która miała rzekomo popierać terror. Wreszcie taka głośna sprawa rzekomego tworzenia przez Związek list proskrypcyjnych, na których mieli się znajdować działacze PZPR. Tutaj między innymi przedstawiciel betonu partyjnego Albin Siwak publicznie mówił o tym, że na takiej liście rzekomo miał się znaleźć on i jego rodzina. Janusz Przymanowski też na ten temat się wypowiadał, mówiąc, że Solidarność planowała działania okrutniejsze niż Genghis Khan, który miał oszczędzić dzieci, natomiast działacze Solidarności takich skrupułów mieli nie mieć i w związku z tym planowali zabijanie też rodzin działaczy komunistów. Więc takie poczucie strachu próbowano wytworzyć nie tylko w obojętnej części społeczeństwa, czyli części i pozapartyjnej, i poza Solidarnością społeczeństwa, ale także wśród działaczy partyjnych. Jeśli chodzi o pokazywanie, o określanie tego, co się dzieje w Polsce, o demonstracjach pisano oczywiście tylko w sposób negatywny. W połowie wiosną roku 1982 bardzo często pisano wręcz, że organizowanie demonstracji przez Solidarność to jest powód, który decyduje o tym, że stan wojenny będzie trwać dłużej, czyli na związek zrzucano odpowiedzialność za trwanie stanu wojennego. Wspomniane już wcześniej były internowania osób nie z powodów politycznych, czyli internowania kryminalistów. Stwierdzono też, że stan wojenny to miała być decyzja, która przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa zwykłych obywateli.
w Polsce mówiono o tym, że będzie zwalczana korupcja i przestępczość gospodarcza. Takie uzasadnienie propagandowe również stosowano. No i przede wszystkim też atakowano Solidarność. Zarzucano, że związek ani w okresie legalnej działalności, ani w okresie działalności podziemnej nie miał jakiegoś pozytywnego programu, co oczywiście było nieprawdą, jeśli przeanalizujemy ten dorobek programowy z lat 80-81. Twierdzono, że Solidarność to jest po prostu związek nastawiony na działania destrukcyjne, na destabilizowanie sytuacji w kraju i, jak mówiono wprost, wysługiwanie się obcym wywiadom. Grano też na nucie nacjonalistycznej. Tutaj ten akcent, te akcenty antyniemieckie się pojawiały. Zwracano na przykład uwagę, że największe demonstracje organizowane są na ziemiach odzyskanych, czyli we Wrocławiu, Szczecinie czy w Gdańsku, który w okresie II Rzeczypospolitej też do Polski nie należał. Dużo można by na ten temat mówić, kilka etapów bez wątpienia było po 13 grudnia, czyli najpierw próbowano uzasadnić, dlaczego stan wojenny musiał być wprowadzony, później starano się stabilizować nastroje społeczne, a jesień 82 roku, czyli moment, kiedy Solidarność została zdelegalizowana, to jest wyjaśnienie, dlaczego nowy ruch związkowy ma być tworzony. No też oczywiście pojawiały się rozmaite aluzje antysowieckie, znowu wiązano niepodległość czy trwanie państwa polskiego z socjalizmem, z sojuszem, z Związkiem Sowieckim, a więc szereg tych działań wówczas podejmowano. Znana jest na przykład wypowiedź Jaruzelskiego, który w wywiadzie dla węgierskiej prasy miał stwierdzić, że dzięki stanowi wojennemu Polska uniknęła tego, co stało się losem Węgrów w roku 1956. Czyli generalnie propaganda to zastraszenie, próba skutecznego zastraszenia społeczeństwa i umocnienia tego systemu, który po 13 grudnia został wprowadzony. Dziękuję bardzo i odnosząc się do tych etapów, w których możemy rozpatrywać te kolejne odsłony działań propagandowych, przeniesiemy się w czasy już nieco bliższe do dnia dzisiejszego, to znaczy jeden z tych etapów działań propagandowych właściwie już był ukierunkowany tylko i wyłącznie na propagandową budowę wizerunku Wojciecha Jaruzelskiego. I tu pytanie do doktora Grzegorza Majchrzaka. Który z tych elementów właśnie propagandowych przetrwał PRL i mogliśmy go odnotować już po powołaniu, po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego na początku lat 90. Ja sobie pozwolę jeszcze wrócić do tej propagandy stanu wojennego. Tu doktor Pilarski wspomniał o tej operacji atakowania Lecha Wałęsy, tak zwane przedłużenie współpracy, tak, z lat 70. Otóż ta operacja miała również swój zagraniczny element, bo również podszywano się pod taką maoistowską partię komunistyczną i takie ulotki kolportowano również między innymi we Francji. Tu była mowa o Wałęsie, więc przypomnę, że Jerzy Urban twierdził, że to jest osoba prywatna. To była najbardziej prywatna osoba, którą się zajmował specjalny sztab, zwany sztabem Kiszczakowskim, więc tych operacji, tu warto jeszcze przypomnieć słynną rozmowę braci, którą owszem, upubliczniono w telewizji dopiero w 83 roku, już po formalnym zniesieniu stanu wojennego, ale tym stenogramem stopniowo rozszerzając krąg odbiorców grano już od roku 82, a jednymi z pierwszych, którzy zapis rozmowy dostali, był prymas Glemp i Jan Paweł II, więc to były te zagraniczne też elementy tej operacji. Natomiast jeżeli chodzi o propagandę stanu wojennego, ona się jeszcze nie skończyła wraz ze stanem wojennym. Po takim krótkim okresie, gdzie ta kwestia nie była nagłaśniana, przychodzi rok 89 i wtedy otoczenie Wojciecha Jaruzelskiego dochodzi do wniosku, że to, jak ta rocznica zostanie przedstawiona w
po raz pierwszy w wolnej już Polsce, będzie zależało, jak stan wojenny będzie postrzegany przez wiele lat. No i muszę przyznać, że w znacznej mierze mieli rację w tej sprawie. I chodziło o to, żeby wykazać między innymi, że Polsce groziła sowiecka interwencja. Tutaj pomysł zwrócenia się do towarzyszy radzieckich o dokumenty to potwierdzające, to się zakończyło niepowodzeniem. Ale też pewne naciski na rządzących. Wtedy była ekipa Tadeusza Mazowieckiego, prezesem Radiokomitetu był Andrzej Drawicz. Pewna zmiana narracji dotycząca stanu wojennego nastąpiła, mianowicie taka teza, że bez stanu wojennego nie byłoby w Polsce okrągłego stołu, bo do takiego rozwiązania nie dojrzała oczywiście władza, przyjęto się, ale również Solidarność miała nie być gotowa w 1981 roku na rzeczywiste porozumienie się z rządem. Efektem były pomysły wykorzystania różnych materiałów, w tym wywiadu z pułkownikiem Ryszardem Kuklińskim, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego uciekł na Zachód, a wcześniej współpracował z Amerykanami. To zresztą bardzo ciekawa historia, bo w okolicach 13 grudnia zamierzano wykorzystać fragmenty tego wywiadu i tak się dziwnym trafem zdarzyło, że one bardzo podobne fragmenty znalazły się w Rzeczpospolitej, czy w gazecie rządowej, i w opozycyjnej gazecie wyborczej. A Telewizja Polska w myśl wytycznych Drawicza miała z jednej strony oddać honor tym represjonowanym, ale miała nie epatować w żadnym razie represjami stanu wojennego. Miała nie atakować personalnie prezydenta Jaruzelskiego. Miała nie atakować Związku Radzieckiego. Można zadać pytanie, jak ten stan wojenny w ogóle miał być pokazywany w telewizji. Zresztą był taki znamienny list do Gazety Wyborczej jednej z czytelniczek, która stwierdziła, zapytała po pokazaniu stanu wojennego w Telewizji Polskiej, czy telewizja jest dalej komunistów, czy my mamy swojego prezesa w telewizji. Bo właściwie można powiedzieć, że został stan wojenny w ten sposób pokazany. Miało to oczywiście reperkusje dla późniejszego postrzegania stanu wojennego. Ja nazywam to ostatnią bitwą stanu wojennego, bitwą wygraną przez Jaruzelskiego i jego otoczenie. Oczywiście, bardzo proszę, panie doktorze. Jeśli chodzi o ten narrację z grudnia 1989 roku, to oczywiście przygotowywano się do rocznicy 8 prowadzenia stanu wojennego pod względem propagandowym. To robiło otoczenie generała Jaruzelskiego. Natomiast kilkanaście dni później, w momencie, kiedy odsunięto od władzy, został Nikolaj Szałczewski. Tam też w dokumentach Służby Bezpieczeństwa wytworzonych na poziomie wojewódzkim widać, w jaki sposób tę opowieść budowano. Czyli twierdzono, że gdyby nie stan wojenny, to oczywiście nie byłoby okrągłego stołu i w Polsce miałby miejsce ten wariant rumuński, czyli krwawego odsunięcia komunistów od władzy, wręcz wojny domowej. Takie stwierdzenia też się znajdowały w dokumentacji wytworzonej w zasadzie na terenie całej Polski. Jeśli chodzi o takie działanie propagandowe, to też wizyta generała Wojciecha Jaruzelskiego w kopalni Wujek. To też jest, myślę, epizod charakterystyczny, negatywnie odebrany przez Komisję Zakładową Solidarności w kopalni. W zasadzie można powiedzieć, że generał Jaruzelski prowadził tę działalność propagandową do ostatnich dni swojego życia. Rok 2013, czyli rok przed śmiercią, to jest wysyp jego publikacji. Jeśli przeglądamy katalogi biblioteczne, to widzimy, że w 2013 roku ukazało się kilka tytułów, które de facto sprowadzały się do uzasadnienia decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. Ten wizerunek propagandowy budowany konsekwentnie okazał się na tyle skuteczny, o czym świadczy fakt zorganizowania państwowego pogrzebu generałowi, na którym był żegnany przez najwyższe władze państwowe.
to prowadzi nas do dnia dzisiejszego, to znaczy, tak jak to pan doktor Grzegorz Majszak nazwał, ostatnia bitwa stanu wojennego, czyli rok 89, czy nawet szerzej, początek lat 90. Starania propagandowe, uzasadnienie tej decyzji realizowane przez Wojciecha Jaruzelskiego, ale także inne postacie już nie tylko w wieku XX, ale także w XXI. I panu doktorowi Ruzikowskiemu damy szansę na zamknięcie tej dyskusji takim spojrzeniem właśnie na stan wojenny po 40 latach. To znaczy, jak zachował się on w naszej pamięci, na ile i czy w ogóle jest dla nas punktem odniesienia i czy zdołaliśmy się uwolnić z tej komunistycznej propagandy po 40 latach, czy jednak ciągle w niej tkwimy. Szanowni Państwo, rzeczywiście ta kwestia propagandy no, wywarła, jak się wydaje, jak, no, jest mowa o tej sferze, duże piętno na polskim społeczeństwie. Natomiast w szczegółach, no, wydaje mi się, że stosunek do stanu wojennego jest w każdym przypadku danej osoby wynikiem no, szeregu czynników. No, tutaj można wspomnieć choćby o takim bezpośrednim doświadczeniu rodzinnym, powiedzmy, działaczy przykładowo opozycji, ale także działaczy partyjnych z tamtego czasu. Można wspomnieć o ludziach, którzy byli zmuszeni po wprowadzeniu stanu wojennego do emigracji. Czym ten stan wojenny był dla nich z kolei, czymś dramatycznym można się domyślać, albo też no właśnie stan wojenny jako pewien czynnik stygmatyzacji i w życiu publicznym, politycznym, no pewnego zaszufladkowania no choćby uczestników dyskusji, że ten stosunek do stanu wojennego jakoś wtedy jest definiuje, współdefiniuje taką osobę, no nie mówiąc już o najmłodszym pokoleniu, dla którego stan wojenny no jest no, tak samo odległy jak wcześniejsze czy nieco późniejsze wydarzenia historyczne. Natomiast no, niewątpliwie te elementy narracji, które jakby źródłowo byśmy wiązali z okresem bezpośredniego stanu wojennego, także władz PRL-owskich próbujących no, w różny sposób właśnie uzasadnić tę konieczność stanu wojennego, te teorie są jakby no, w życiu publicznym obecne. Są ludzie przekonani do tych teorii nadal, czy też takiego punktu widzenia. Natomiast no tutaj wychodząc poza takie opłotki czystej propagandy, no szczęśliwie badania historyczne no pokazują alternatywny, że tak powiem, obraz wydarzeń, o których już tutaj było wiele mówione. I tutaj no jest też udział właśnie historyków, politologów pracujących w Instytucie Pamięci Narodowej, którzy na przestrzeni lat ostatnich no właśnie na bazie źródłowej, konkretnych faktów, no pokazali, że ten, no, inne były motywacje właśnie wprowadzenia stanu wojennego, aniżeli te obecne w propagandzie. I wydaje mi się, że powoli jakby te proporcje jakiś czas temu dominującej być może narracji, teraz już rozpropagowanej często właśnie za pomocą możliwości, które posiada Instytut Pamięci Narodowej, no, że te narracje, poziomy tej narracji wyrównują się, że tak powiem, jeżeli, no, trudno mi to oceniać, nie jestem socjologiem, ale mam wrażenie, że w życiu społeczno-politycznym, w środkach masowego przekazu, te narracje zyskują, że tak powiem, przecież te narracje, no, co najmniej ten poziom, tak mi się wydaje, obecnie jest wyrównany,
Natomiast no, to jest kwestia środowiskowa, no, też prawda, doświadczeń poszczególnych ludzi, no, stopnia przekonania do tych tez, które na przestrzeni lat się pojawiały i ustaleń historyków, które są na bieżąco przekazywane. Także myślę, że tutaj także widzę rolę Instytutu Pamięci Narodowej w dalszym ciągu, aby no, przedstawiać opinii publicznej te fakty, które w takim świetle rzetelnych badań historycznych, o których warto wiedzieć, aby dobrze móc sobie wyrobić opinię o tych wydarzeniach z przeszłości, których elementem był właśnie stan wojenny. Dziękuję bardzo. Ja bym tutaj dopowiedział, dr Luzikowski poruszył kwestię emigracji. Ja przypomnę, że jak wynika z badań profesora Dariusza Stoli, od prowadzenia stanu wojennego do końca lat 80. z Polski wyjechało i nie wróciło ponad 1 000 000 osób. 1 000 000 osób, często najaktywniejszych. No, była to niepowetowana strata dla Polski. Natomiast to, bo Tadeusz się tutaj skupił na odbiorze stanu wojennego. Trzeba przypomnieć, że stan wojenny, tutaj zacytuję klasyka, czy Jerzego Urbana, wprowadzono po to, żeby zatomizować społeczeństwo, bo kilka milionów przeciwników tego systemu działających wspólnie jest dla niego po prostu śmiertelnym zagrożeniem. Te same kilka milionów rozbite, zatomizowane, żadnego zagrożenia już nie stanowią. Stan wojenny przede wszystkim zabił nadzieję, zabił, nie tylko przetrącił kręgosłup Solidarności, bo ona już się nigdy nie odrodziła w postaci 10-milionowego ruchu społecznego, bo ona była czymś więcej niż związek zawodowy przed 13 grudnia, ale też zabił Solidarność przez małe S. Takiej Solidarności jak w karnawale solidarnościowym nie było już nigdy w Polsce więcej. Były pewne takie namiastki, ale nie było to samo, co między wrześniem a grudniem 80, a grudniem 81. No i zabił nadzieję. No, tego wyrazem była ta fala emigracji z Polski. Więc te skutki, one trwają do dzisiaj. No, większość z tych 1 000 000 osób do Polski już nie wróciło. I tu musimy postawić kropkę. Czas na naszą dyskusję dobił końca. Z przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN imienia Janusza Kurtyki w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej żegnają się z Państwem dr Grzegorz Majszak. Do widzenia Państwu. Dr Tadeusz Luzikowski. A z Łodzi łączący się z nami online dr Sebastian Pilarski. Dziękujemy Państwu bardzo uprzejmie i zachęcamy oczywiście do tego, aby śledzić kolejne wydarzenia Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Warszawie.